Dzień dobry, witajcie. W czasie zakochania dochodzi do aktywacji układu podwzgórze przysadka nadnercza i wydzielania adrenaliny, ale również zostaje pobudzony układ współczulny, gdzie w pozazwojowych włóknach wydzielana jest noradrenalina. I one właśnie powodują przyspieszoną pracę serca, bezsenność, taki niepokój, zdenerwowanie czy brak apetytu. A więc pod względem biologicznym jest to sytuacja stresowa, zaburzenie homeostazy i pod tym względem ten stan jest niekorzystny w dłuższej perspektywie dla naszego zdrowia. Nie ma nic gorszego dla osoby na przykład po świeżo przebytym zawale serca niż właśnie w tym momencie się zakochać. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli przebywamy z daną osobą, to wtedy również wydzielają się hormony opioidowe. Peptydy opioidowe, takie jak metenkefalina, beta-endorfina czy dynorfiny, które poprzez receptory opioidowe, zwłaszcza mi, delta i kappa, mają wpływ już na cały organizm i wpływ z reguły korzystny. A więc to, czy dana sytuacja działa korzystnie na zdrowie, czy nie, zależy przede wszystkim od tego, czy mamy możliwość kontaktu z tą osobą, czy nie. Jeżeli nie, no to głównie przeważa sytuacja stresowa związana z wydzielaniem amin katecholowych, ich niekorzystnym wpływie na zdrowie. Jeżeli mamy możliwość i przebywamy z daną osobą, to głównie tutaj dominują jednak opioidy, hormony peptydowe, które wywierają z reguły korzystny wpływ na nasze zdrowie, ale nawet także inne hormony, takie jak na przykład anandamid, które działają na endogenny układ kanabinoidowy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że człowiek wydziela również feromony. Na przykład u kobiet jest to kopulina, ale także estratetraenol, natomiast u mężczyzn androstadienon. Człowiek odbiera te zapachy, w zasadzie one są niewyczuwalne, ale człowiek je odbiera przez tak zwany narząd Jacobsona, narząd przylemieszowy, który jest rozwinięty zdecydowanie bardziej u zwierząt. Ale te feromony są wydzielane jednak i z potem, i z moczem, czy na przykład z wydzieliną z dróg rodnych, czy także ze śliną i również sprawiają, że dana osoba wydaje się bardziej atrakcyjna. Natomiast jeżeli już taki związek trwa długo i oparty jest na miłości, na przywiązaniu, to tutaj główną rolę odgrywa u kobiet oksytocyna, a u mężczyzn wazoprysyna. Oksytocyna poprzez receptory dla oksytocyny, które znajdują się w macicy, rozpoczyna akcję porodową, ale także te receptory, które znajdują się w piersiach, powodują, że następuje wyciek mleka. Natomiast receptory dla oksytocyny znajdują się również w mózgu, a to wskazuje na jej ośrodkowe działanie. I tutaj oksytocyna działa odprężająco, relaksująco, uspokajająco, ale również tworzy takie poczucie bezpieczeństwa i więź. Nie tylko pomiędzy partnerami, ale również na przykład między matką a noworodkiem. Natomiast wazopresyna powoduje u obu płci zwiększone wchłanianie wody w cewkach, w kanalikach nerkowych, czyli zagęszczanie moczu poprzez receptory V1 i wpływ na akwaporyny. Natomiast receptory dla wazopresyny znajdują się także w mózgu, a więc w centralnym układzie nerwowym, czyli wazopresyna wywiera także wpływ ośrodkowy. Człowiek charakteryzuje się dużym polimorfizmem, czyli zmiennością genów dla wazopresyny, w zasadzie dla receptora dla wazopresyny, AVPR1A. I te receptory, w zależności od tych polimorfizmów, czyli zmianie w układzie kilkunastu czy kilkudziesięciu nukleotydów, mogą charakteryzować się różną wrażliwością na wazopresynę. Ze względu na wpływ genów może być również różna gęstość tych receptorów w mózgu. Jeżeli mamy dużą gęstość, jeżeli mamy dużą wrażliwość tych receptorów na wazopresynę, to mamy większą szansę utworzyć związek monogamiczny oparty na wierności. Dlatego, że zaobserwowano to już również u zwierząt, u nornic, wazopresyna wpływa przede wszystkim na poczucie takiego terytorializmu i opiekę nad partnerem czy partnerką i też na przywiązanie. Jeżeli jest mała wrażliwość, desensytyzacja tych receptorów i mała gęstość, to wtedy takie zwierzęta nie tworzą związków monogamicznych, a wśród ludzi jest większa skłonność do zdrady czy niewierności. Być może w przyszłości będzie można oznaczać polimorfizmy genu dla wazopresyny i na tej podstawie ustalać, czy na przykład nadaje się dana osoba na przykład do zawarcia małżeństwa i tworzenia związków monogamicznych. Nie są to jednak badania, które obecnie możemy wykonać w rutynowych laboratoriach diagnostycznych.
Moi drodzy, kiedyś pamiętam, jak na ławce w parku wiosną siedział chłopak z dziewczyną wśród kwitnących bzów i on nagle się pyta tej dziewczyny, lubisz bez? A ona na to, lubię, ale się boję. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie.